Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, Biden ma poparcie 35%. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jeszcze do subskrypcji i dzwoneczek o codziennych powiadomieniach. No 35%, no to i to są optymistyczne dane. Co to znaczy? To znaczy, że 50% republikanów, czyli 80 parę milionów ludzi, którzy głosowali na Trumpa, nie popiera go, no ale to by wypadało, że 80 parę milionów demokratów, którzy głosowali, powinni reprezentować pozostałe 50% Ameryki. No a nie reprezentuje. Także 35%, no to znaczy, że 15% demokratów go nie popiera. Czyli około 1/3, czyli 1/3 narodu ze strony demokratów go nie popiera. Tak, także no nie jest dobrze, nie jest dobrze. Nie wiem co demokraci sobie myślą. No oni naprawdę się wściekli. Ta panika 19, która zamieniła się w panikę 20, która zamieniła się w panikę 22, no po prostu musi chyba się skończyć. Skończyć w 2022. No Biden co powinien zrobić? Biden powinien wyjść i powiedzieć, że pandemia jest zakończona, że panika jest zakończona. Amerykanie mogą powrócić do normalnego życia, tak? Także zdrowia dla normalnych. No i wtedy jego, może jego poparcie by wzrosło o jakieś 5 czy nawet 10%. No najważniejsze, co on powinien zrobić, no to powinien z jakąś taką gracją, z taką podejść do tego całego zagadnienia, no i powiedzieć, że wszyscy politycy, wszyscy urzędnicy, którzy działali, walczyli z tą pandemią, no to zrobili kawał dobrej roboty, no i przez te ostatnie 2 lata i że państwo im dziękuje, naród im dziękuje i Biden mu dziękuje. No, na drugim miejscu, no to powinien podziękować Antoniemu Fauci za to, że przez dwa lata opanowywał cały ten COVID, całą tą panikę, no i wypuścić go na emeryturę, po prostu dać mu kopa w dupę, żeby poszedł na emeryturę, wtedy republikanie będą mniej więcej zadowoleni, demokraci chyba będą też zadowoleni, żeby zaakceptował swoją emeryturę, szczególnie, że on ma $600,000 rocznie, to jest najbardziej zarabiający urzędnik amerykański. Prezydent zarabia chyba $200,000, a Fauci ma $600,000, tak? On jest w budżetówce 50 parę lat. No, Biden jest w polityce 50 parę lat, bo on w 78 roku startował na polityka, miał 29 lat. No i krzyczał do 63-letniego bardzo dobrego polityka, że to już jest staruszek i na staruszka 63-letniego czeka ławeczka i laseczka. No także obydwóch staruszków powinno już iść na zasłużoną emeryturę. Tak, także jak Fauciemu by podziękował, no oficjalnie podziękował, a praktycznie kopnął w tyłek, podziękował tym wszystkim urzędnikom z budżetówki, no to też by ich tam zadowolił, demokratów też, republikanie by trochę mniej zgrzytali zębami, no ale z tego owalnego pokoju, z biura owalnego w Białym Domu, Biden powinien wyjść i powiedzieć, że już jest koniec, W Kanadzie gubernator Saskatchewan, on też już powiedział, wyszedł i powiedział, że po prostu jest starczy już z tą głupotą, trzeba to wszystko
zmienić. No i teraz Biały Dom też powinien oświadczyć, że w zasadzie Biały Dom to się wycofuje już z codziennego, tej codziennej tej bitwy i walki z COVID-em dzień w dzień. No i teraz trzeba się skoncentrować na tych długoterminowych rzeczach, tak? Także, no i zadeklarować nareszcie, że te wszystka głupota z tymi maskami, z tymi szczepionkami, z tym testowaniem, z tym nieustannym ściganiem, to rząd federalny się z tego wycofuje, no i wszystko zostaje w rękach Stanów, no bo to są jednak 50 Stanów Zjednoczonych Ameryki i teraz rząd federalny, no to w zasadzie zamienia się w Moskwę, rząd federalny nie powinien być taki mocny, rządy stanowe powinny być mocne, a teraz po prostu rząd federalny w Waszyngtonie zaczął przechwytywać wszystko, co tylko można we władzy, między innymi właśnie sprawy dotyczące zdrowia, no to są powinny być na poziomie Stanów, sprawy dotyczące głosowania powinny być na poziomie Stanów, no a komuniści chcą centralnego planowania, centralnego kontrolowania, jak w Moskwie, w Beijing, czy w Warszawie, jak to było, w tych wszystkich jednopartyjnych systemach, no to chciał to właśnie zrobić. No ale podziękowaliby Bidenowi, byłoby jakieś tam poparcie. Także te parę rzeczy by zrobił, to by wszyscy byli zadowoleni, by bardziej klaskali, no nie byliby tacy wściekli. No, prawda jest taka, że po listopadzie 2022 roku i po wyborach na prezydenta w 2024 roku wszyscy zaczną zadawać sobie pytania. No, to co partia demokratów, socjalistów zrobiła, żeby dojść do władzy, to jest po prostu wołał o pomstę do nieba. To jest te dzieci przez ostatnie, no cały system szkolny w wielu miastach, w wielu stanach po prostu się jest w stanie ruiny. To wszystko się rozpadło. To jest trudno zaprzeczyć temu, że dzieciaki przez ostatnie 2 lata to kompletnie nic się nie nauczyły albo bardzo mało się nauczyły. Biegały między budynkiem szkolnym, a wpatrywały się w monitor komputera, bardzo często zmuszone do siedzenia w maseczkach nawet samemu, także to jest jedna wielka paranoja. Nauczyciele uciekają na potęgę ze szkół, znajdują inną sobie jakąś pracę. Dużo ludzi normalnych nauczycieli, normalnych obywateli, no to, ale w szkołach szczególnie, no to dochodzą do wniosku, że nic się przez 2 lata nie zmieniało, nic się nie zmieniało, a wszystko było problemem. Wszystko było problemem i wszystko po prostu jest niemożliwe do osiągnięcia. No to nie można w tym żyć w takim stanie. No nikt nie jest w stanie żyć jeżeli jest taka sytuacja. No demokraci przedstawiają, że to będziemy żyć w nieskończoność, że w tej panice będziemy żyć w nieskończoność, że z tymi maseczkami będziemy żyć w nieskończoność, że te wszystkie boostery, te dodatkowe szczepionki to będą 3., 4., 7., 15., 19. To jest po prostu... całe życie to się zamieniło w kostkę Rubika. Tam oni po prostu przekładają te kostki i co tam im wyjdzie, no to po prostu ludzie nie wiedzą, co się dzieje. Nie wiedzą, czy te szybkie testy są dobre, czy pozytywny jest dobry, czy negatywny jest dobry. Kiedy się testować, kiedy się nie testować, kiedy wyjechać. Całe centrum chorób zakaźnych, no to oni tam po prostu spędzają jakieś nieprawdopodobne ilości czasu. Teraz napisali takie porady od przedszkola do 12 klasy szkoły średniej. No i to jest tak pogmatwane, że to się w głowie nie mieści. No, społecznie to jest jedna wielka tragedia. Ludzie
ludzie umierają bez bliskich, są chowani bez bliskich. Trzeba pamiętać, że w każdym kraju umiera około 1% społeczeństwa, no 1,5% nawet społeczeństwa, także w Ameryce to jest na 330 milionów, no to jest 3 300 000, to jest 10 tysięcy ludzi. Także nie ma pogrzebów, nie ma wizyt w szpitalach, nie ma ślubów, nie ma chrzcin, nie ma najróżniejszych imienin, urodzin, restauracje się zamykają, 50 tysięcy restauracji w Ameryce zostało zamknięte. Izolacja, wyizolowanie się samo w sobie, to już jest pandemia. Ludzie, zużycie czy spożycie alkoholu wzrosło w niektórych stanach o 60-70%. Ludzie używają narkotyki, śmierć z powodu przedawkowania, przebicia i tak dalej, i tak dalej. Wzrosła dramatycznie. No nikt o tym, nikt na w miejscach, z których powinni mówić, tego nie mówi. Nie mówi, to jest tajemnica Poliszynela. Wszyscy wiedzą, wszyscy lekarze wiedzą. Teraz Joe Rogan, taki no... publicysta, on w zasadzie ma audycję radiową, no to on walczy o te sprawy, a chcą go wyrzucić ze Spotify. Dużo muzyków chce go wyrzucić ze Spotify i to w ten sposób działa. Ta prawda po prostu jest jedna, jedyna partyjna prawda. No jest cenzura. Ludzie, bogaci muzycy zamieniają się w cenzorów, zamieniają się w ormowców po prostu. Ludzie w samochodach, w autobusach, w samolotach zamieniają się w ormowców. To jest po prostu nieprawdopodobne. No ale to manifestuje to się wszystko tym, że ta panika, że ta faza paniki, no to po prostu już dochodzi do końca. To już jest łabędzi śpiew Bidena, łabędzi śpiew administracji. Koszty są po prostu za duże. To już każdy normalny i każdy nawet nienormalny zdaje sobie sprawę, że to jest za dużo. No, oczywiście w niektórych umysłach no to zostanie na zawsze. Ci ludzie, którzy po prostu jeżdżą samemu samochodem w maseczce, śpią w maseczce, czy pływają na kajaku samotnie po jeziorze w maseczce, no to nic nie zmieni. To są po prostu ludzie, którzy im coś tam pykło w niedobrym miejscu i w niedobrym czasie. No ale cała reszta musi wrócić do normalności. Biden musi zadeklarować to publicznie, że to już jest koniec, no i że ludzie muszą wrócić do normalnego życia życia, które nie jest zdominowane maseczkami, życia, które nie jest zdominowane testami, życia, które nie jest zdominowane szczepionkami. Także to jest najważniejsze, co można zrobić. No, normalne życie zawiesili. Urzędnicy i politycy zawiesili w marcu 2020. No to w zasadzie jest 22 miesiące temu. Akceptował te obniżenie ilości ludzi w szpitalach, no bo paru debili z Anglii szczególnie miało jakieś takie symulacje i powiedzieli, że będzie chorych tam 1,5 milion, 2. Także te dwa tygodnie każdy zaakceptował, później 2 miesiące, no też do jakiegoś pewnego stopnia zaakceptował. No ale teraz szczepionki są już w zasadzie w Ameryce to 70-80% ludzi jest zaszczepionych co najmniej raz. Ci, co się nie zaszczepili, no to już kijem ich nie zagoni. No, kijem ich nie zagoni. Wytrwali. No, jeżeli mieli szansę przetrzymać, no to dobrze dla nich. Jak ja bym miał szansę przetrzymać, to też bym starał się
przetrzymać, no ale, ale nie, nie, sytuacje są jakie są, no w imię można powiedzieć dobra państwowego dużo ludzi się zaszczepiło, no bo to byliśmy zmuszani w pracy, w najróżniejszych miejscach, teraz ci debile no wymyślają te paszporty szczepionkowe, no ale to wszystko trzeba ich wygonić, trzeba ich wygłosować, polityków, którzy byli nienormalni, wygłosować urzędników, którzy są tam też jakoś wyrzucić. Te stłumienie tej krzywej chorobowej, to nigdy nie osiągnęło tego maksimum miejsc w szpitalach, tej opieki intensywnej opieki, to nigdy tam, bo w Ameryce było coś chyba 120 czy 130 tysięcy, nigdy do tego nie doszło. Śmiertelność, szczególnie z tym Omikronem, no to nie jest tak duża, ludzie chorują. Większość osobiście, jak ja się pytam, nawet tych wariatów, którzy po prostu mieli obsesję, niektórzy ludzie, znam dwóch takich, co chodziło w maseczkach i po prostu miało jeszcze tą pleksiglas na twarzy. No i mimo wszystko byli szczepieni i mimo wszystko zachorowali. No jakby nie bali się panicznie, no przeszli to tak sobie, no można powiedzieć, że byli przeszykowani tą szczepionką, no bo ta szczepionka, no to jednak wprowadza te wirusy, no modyfikowane proteina, ale jednak tam wprowadza. No ale jak się większości ich pytam, czy jeżeli nawet bez szczepionki byliby chorzy dwa razy gorzej półtora roku temu, czy poświęciliby się, żeby po prostu nie był kraj zamknięty na prawie dwa lata, no to zgadzają się, że tak, że po prostu nie zdawali sobie sprawy z kosztów, nie zdawali sobie sprawy z tego, na co się zgadzają. No, wszyscy normalni wiedzieli, na co, do czego to wszystko prowadzi. No, wszyscy nienormalni niestety obudzili się z ręką w nocniku. No ale teraz Biden musi wyjść i powiedzieć, że to już jest koniec, że nie ma co już tego wszystkiego ciągnąć, że jest jak jest i ten wirus, który mamy w głowach cały czas. Ludzie wstają, myślą o wirusie, idą spać, myślą o wirusie, są w pracy, w sklepie, gdziekolwiek. No to trzeci rok, no nie można do tego doprowadzić, żeby trzeci rok doszedł. Ludzie nie mogą myśleć na wakacjach, czy przed wakacjami, czy gdziekolwiek są w szkołach. Sprawy sądowe są zakładane przez to wszystko. No i środki masowego przekazu też się przyczyniły do tego wszystkiego. Ta ich panika to po prostu podtrzymywała. Cała ta panika to też była duża walka z konserwatystami, z Bidenem. Grupa Bidena walczyła po prostu z konserwatystami, z republikanami przez to. No, nikt nie, Biden nawet nie podziękował Trumpowi, który w zasadzie przeznaczył kilkaset milionów dolarów na te szczepionki. No ale Trump nigdy nie chciał totalnego zamknięcia na dwa lata. Te szczepionki były obiecywane, że jak będzie 30, 40, 50% ludzi zaszczepionych, no to już poziom bezpieczeństwa będzie, a teraz Biden krzyczał, że musi być zero, że on zlikwiduje COVID. No, każdy normalny wie, że nie można zamknąć tego wirusa, bo wirus się nie da zamknąć i zawsze będzie skakał, a ludzie muszą żyć normalnie. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szwajeczka do subskrypcji, dzwoneczek z innymi o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście na świecie, głosujcie na konserwatystów, głosujcie na normalnych, nie dajcie się
uwieść socjalistom, komunistom. Oni zawsze obiecują gruszki na wierzbie. To zawsze źle się kończy. Przekaz dla socjalistów głosujących w Ameryce. No, mam nadzieję, że powoli zmieniacie albo już zmieniliście swoje zapatrywania na socjalizm w Ameryce. No, szczególnie jeżeli przyjechaliście z Polski. Z Polski ktokolwiek przyjechał z bloku wschodniego nie powinien głosować na socjalistów. Nie wiem dlaczego głosują, ale jednak jakoś głosujecie. No, ale jeżeli głosowaliście, to popatrzcie się na cenę benzyny, na cenę zakupów w sklepach spożywczych, czy z ubraniami, czy samochodów nawet używanych, czy nowych. Inflacja jest galopująca. To wszystko dzięki temu, że głosowaliście na Bidena. Zdrowia dla normalnych.